dobra pogoda, dobry nastrój, Kotta zwycięża, aczkolwiek nie jesteście w grupie mistrzowskiej, to wam trochę psuje humory, czy wręcz przeciwnie, tutaj możecie sobie pograć na zupełnym luzie, pokazać pełni swoich umiejętności? No raczej tak, pograć sobie na pełnym luzie, żeby pobawić się piłką. I dzisiaj ten luz był taki właśnie? No, graliście na co chcieliście? Chyba było widać, że ze spokojem graliśmy piłką, zdobywaliśmy bramki, aczkolwiek przeszkadzały nam też słupki i inne sytuacje. Właśnie, jest setek kilka. No, może nawet kilkanaście. Sam na sam było kilka okazji, które mogliśmy wykorzystać, nie udało się. No ale wynik robił swoje, duży luz. Ale to też dawało takie emocje, tak, żebyście chcieli jeszcze pokazać, nawet jak wygrywaliście, to jednak chcieliście grać do końca i tak się taką pełną gamę swoich umiejętności różnych, bo przecież je posiadacie. No było pokazane to, co potrafimy, zagrać piłką, przytrzymać, podać od tyłu, zagrać. Zabrakło trochę skuteczności, bo wynik byłby lepszy. Znaczy, cieszyć się trzeba z 3 punktów i walczyć o zwycięstwo w lidze. Troszkę słabszej. No właśnie, bo jesteście jakby w tej grupie właśnie i tam chyba no, wygrywacie, tak? Nie macie kłopotów większych w tej akurat grupie? No jak na razie, no mieliśmy z Ryczywołem jedyne jakieś tam niedogodności, aczkolwiek kto wie jak to tam miało się ułożyć. Przegraliśmy mecz, też po niewykorzystanych wielu sytuacjach, no, a teraz my robimy swoje, chcemy wygrać tą ligę. Właśnie, czyli teraz chciałbym zapytać o cały sezon, bo patrząc na poprzedni i na poprzednie, to jednak zawsze gdzieś tam Kotta, moim zdaniem, to była nawet pierwsza czwórka, czy trójka gdzieś tam się ocieraliście, więc byliście groźni dla tych najlepszych w każdym razie, na pewno. No też mieliśmy troszkę szerszą gamę zawodników, było nas troszkę więcej w poprzednich sezonach. Teraz troszkę się okroiliśmy, bo na zmianę mamy 2-3. Też to daje się we znaki z tymi silniejszymi drużynami, które mają jednak troszkę młodszy skład i dłuższą ławkę. To robi jednak też różnicę. Wy jakby cały czas trzymacie się tej filozofii z pracowników firmowych, czy jednak rozszerzyliście możliwość gry w waszym zespole? Znaczy na tą chwilę gramy w większości zawodnikami pracującymi w firmie. Spoza firmy mamy bodajże 3. Na razie gramy tym, co mamy. Ale myślicie właśnie, żeby jakby zbudować, jakby pobawić się tak trochę szerzej właśnie w piłkę, podziałać na rynku transferowym, zaprosić kilku przyjaciół, którzy grają w piłkę nieźle, może dokonać transferu jakiegoś głośnego tutaj na miarę Obornik? No to zobaczymy, co przyniesie czas i nie wiem, z chłopakami trzeba pogadać, czy dalej się po prostu bawimy w naszym gronie, czy staramy się coś więcej zrobić niż tylko bawić się w piłkę. Tradycyjnie w tym sezonie również jest pewien kręgosłup, który ciągnie drużynę do przodu? Tak, jest 3 zawodników, w sumie 4, można teraz powiedzieć, których to ciągnie i wokół nich się ta cała gra toczy. Bramkarz trochę dzisiaj na nerwowej atmosferze, tak? Bo ważne wydarzenie w jego życiu, więc odciążyliście go i nie daliście mu tutaj powodów nerwowych interwencji. Staraliśmy się, żeby dzisiaj miało być na 0, nie wyszło do końca, no ale... Pokazał też, że potrafi bronić, więc jest dobrze. Wakacyjna forma, taka w sensie wakacyjna atmosfera, bo forma dobra, więc w dobrych nastrojach jednak będziecie kończyć ligę chyba. No, jeszcze z kilka meczy, jeszcze z tymi poważniejszymi troszeczkę. No, z gry macie, to widać, no. Że wam to sprawia przyjemność i jest o to chodzi chyba. No przede wszystkim o tym.